Szósty rozdział Księgi proroka Izajasza to jest ten fragment Pisma Świętego, który opisuje moment z życia proroka, w którym prorok wyraża swoją gotowość do tego, żeby podjąć się powołania, które Pan Bóg ma dla niego. Pan Bóg zapytuje, kogo mogę posłać. I to jest ten fenomen, i to jest ta niezwykła chwila w życiu proroka, w którym prorok, świadomy wszystkich swoich ułomności, świadomy swoich błędów, świadomy swoich win, które wyraża przed Bogiem, dotknięty rozżarzonym węglem przez Boga, w kontekście tego pytania, które padnie za chwilę, kogo mogę posłać, kto ma tę gotowość, żeby pójść, żeby zrealizować moją misję. Świadomy tych wszystkich swoich braków i tych różnego rodzaju bied własnych swojego narodu, mówi: Panie, oto jestem, mnie poślij. W kontekście ostatniego roku i wszystkich wydarzeń związanych ze zjazdami, spotkaniami młodzieży, kampem, który miał miejsce w Podkowie Leśnej w minionym miesiącu, tym tematem przewodnim, który pojawiał się w każdym z tych wydarzeń, było to hasło Jestem. I kiedy niektórzy z was, czy to online, tak jak teraz, czy będąc tutaj osobiście, spotykaliście się z tym hasłem, chociażby w kontekście ostatniego kampu, to tak wiele słów padło na temat Boga, Jego natury, Jego charakteru, gdzie Bóg zamanifestował i objawił się w tym świecie właśnie przyjmując to imię świadczące o Jego obecności, o tym, że jest. I jest na wiele sposobów, na różnych warunkach w tym świecie po to, żeby być w nas, żeby być przy nas, żeby nas prowadzić, żeby nas błogosławić. Natomiast wszędzie tam, gdzie dochodzi do spotkania i do relacji, to jest relacja, w której ktoś po jednej i po drugiej stronie musi wyrazić tę gotowość i tę otwartość na to, żeby być. No i właśnie ten fragment z Księgi proroka Izajasza wyraża tę gotowość, która pada po stronie człowieka. Tak, ja jestem gotów na to, żeby być z Tobą, Boże, i żeby pójść Twoją drogą, żeby móc uczestniczyć w czymś, co Ty wybrałeś dla mnie, w czym chcesz mnie utrzymać, w czym chcesz mnie poprowadzić, w czym chcesz mnie doświadczyć. Dlaczego zaczynam od tego fragmentu i od tego tematu? Ponieważ mam takie wrażenie, i to chyba nie jest tylko moje wrażenie, ale pewnie wielu z was, że ludzie przeżywają to życie w jakimś sensie, będąc nieobecni. Przeżywają to życie, ale tak jakby go nie przeżywali. I niejednokrotnie kończą swoje życie w takich miejscach i w takich punktach tego życia, w których nigdy by się nie chcieli znaleźć. W istocie jest tak, że każdy gdzieś skończy. Każdy człowiek na tej ziemi gdzieś skończy. Pytanie, czy skończy tam celowo? To znaczy, czy skończy tam dlatego, że chciał tam skończyć? Że to było miejsce, do którego chciał dotrzeć, że to był cel jego życia, aby znaleźć się tam, a nie gdzie indziej. A ludzie kończą w najróżniejszych miejscach, w najbardziej dziwnych okolicznościach, w różnego rodzaju sytuacjach, których by sobie nigdy nie wybrali, ani nigdy by o nich nie pomyśleli, nie zamarzyli w swoim wcześniejszym życiu. Jednakże to decyzje ich życia, decyzje, które podejmowali na przestrzeni wszystkich swoich lat, zdeterminowały to, gdzie dzisiaj obecnie są. Jesteśmy dzisiaj na zjeździe młodzieży w Podkowie Leśnej. Uczestniczymy w takim spotkaniu, gdzie jest bardzo dużo młodych ludzi. Niektórzy są troszeczkę starsi, tak jak ja. Niektórzy może jeszcze troszeczkę starsi niż ja. Ale w sumie mamy ciągle ten przywilej do tego, żeby podejmować decyzje, ale ci, którzy są młodzi, którzy podejmują decyzje dotyczące swojej przyszłości na kolejne długie lata, mają naprawdę ogrom szans i ogrom potencjału, który warunkuje ich wiek. Dokąd chcesz dojść? Jak chciałbyś, żeby wyglądało twoje życie za lat 10, 20, 30? W jakim miejscu swojego życia chcesz?
chcesz się znaleźć za lat 50? Odpowiedź na pytanie, kogo poślę i kto tam pójdzie, podobna do odpowiedzi Izajasza, myślę, że jest w stanie uwarunkować tę przyszłość naprawdę w sposób pozytywny. I oczywiście nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o kwestię dotyczącą tego, żeby być powołanym na proroka, bo to było powołanie Izajasza, to była jego indywidualna droga, jego własna sprawa. Ale jestem głęboko przekonany o tym, że Pan Bóg ma drogę i ma powołanie dla każdego z nas, jak tutaj jesteśmy na tej sali, dla każdego z tych, którzy słuchają dzisiaj tego rozważania, tego studium, gdziekolwiek jesteście, w jakiejkolwiek części tego świata. Jestem o tym przekonany, że Bóg ma dla was plan, w którym chce, żebyście uczestniczyli, żeby wasze życie było celowe i żebyście mogli dotrzeć do punktu, w kontekście którego, spoglądając na całe swoje życie wstecz, powiecie, tak, to było to. To było życie, które przeżyłem w sposób, który jest dla mnie dzisiaj wyrazem mojej wdzięczności względem Boga i dający mi pełnię satysfakcji ze względu na to wszystko, w czym miałem przywilej uczestniczyć. Myślę, że Bóg powołuje nas przynajmniej do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest związana z tym, żeby być z Nim. Jeden z tekstów Ewangelii związany z powołaniem uczniów mówi o tym, że Chrystus powołał swoich uczniów do tego, żeby byli z Nim i to jest powołanie, które jest absolutnie powołaniem dla każdego z was, żeby być z Nim. Więc jeśli zastanawiasz się nad tym, co zrobić dalej ze swoim życiem, albo czujesz, jak Duch Święty pobudza w tobie taką potrzebę zbliżenia się do Boga, to odpowiedz na to powołanie, na to wezwanie, na ten wewnętrzny głos pozytywnie. Odpowiedz być może w obliczu różnego rodzaju doświadczeń, które cię spotykają, pozytywnie. I bądź z Nim, odpowiedz pozytywnie na to wezwanie, bo od tego jest uzależnione wszystko, co dalej w twoim życiu. I drugie powołanie, które również otrzymali uczniowie, to jest powołanie do tego, żeby poszli i żeby głosili Ewangelię. Czy każdy głosi tę Ewangelię w ten sam sposób? Nie. Nie każdy otrzymuje powołanie do tego, żeby być kaznodzieją, żeby być pastorem. Nie każdy otrzymuje powołanie do tego, żeby być nauczycielką czy nauczycielem. Nie każdy otrzymuje powołanie do tego, żeby być liderem czy starszym w kościele. Każdy ma swoje własne powołanie zgodne z darami, które mi Bóg chce obdarować człowieka. Jeden z fragmentów Starego Testamentu mówi o tym, że o ile dobrze pamiętam, jedna z tych postaci miała na imię Oholiab. Że był to człowiek, którego Pan Bóg obdarował umiejętnością do tego, żeby wykonywał pięknie wszystkie rzeczy, chyba z miedzi, z brązu, po to, żeby mógł swoimi tymi kompetencjami manualnymi ubogacać świątynię, przygotować przybytek do tego, żeby wyglądał tak, jak powinien. Zobaczcie, jak różne dary, jakimi różnymi darami Bóg obdarowuje ludzi. Ale każdy z tych darów jest darem indywidualnym, szczególnym dla kogoś, kogo Bóg chce wprowadzić na ten rodzaj drogi, którym ten człowiek idąc będzie odnosił satysfakcję z tego, co robi i w końcu swojego życia będzie mógł na to wszystko spojrzeć i powiedzieć, to było dobre życie, to jest to miejsce, ten punkt, do którego chciałem dojść, do którego Bóg mnie doprowadził. Każdy gdzieś skończy, ale nie każdy skończy gdzieś celowo. Zobaczcie, że my mamy różnego rodzaju pragnienia i potrzeby w naszym życiu, ale żebyśmy mogli się znaleźć w tych konkretnych punktach naszego życia, jest to uwarunkowane pewnego rodzaju decyzjami, krokami, które podejmiemy. Chcielibyście mieć szczęśliwe domy, szczęśliwe rodziny? Nie potkniecie się o sukces. Żeby mieć szczęśliwy dom i szczęśliwą rodzinę, to trzeba o to powalczyć. Trzeba dawać sobie czas. Trzeba wyrażać całym sobą zaangażowanie i gotowość do tego, żeby być i żeby to tworzyć. Chcielibyście być w takim punkcie swojego życia, żeby nie żyć od pierwszego do pierwszego albo żeby nie pożyczać
pieniędzy na różnego rodzaju potrzeby, które są istotne albo nieistotne, no nie znajdziecie się w takim punkcie swojego życia przez przypadek, nie potkniecie się o sukces. Nad pewnymi rzeczami trzeba popracować, trzeba przyłożyć do nich rękę i mieć pomysł, i mieć gotowość, w jakim kierunku się idzie. I w każdym z takich przypadków, w spraw węższych i szerszych, człowiek po prostu musi podjąć decyzję, musi w sposób świadomy stawiać kroki do przodu, żeby odnieść sukces w tych częściach swojego życia albo właśnie związane z tym szczególnym powołaniem, obdarowaniem, które przychodzi od Boga. Jest pewien fragment w Piśmie Świętym, konkretnie zapisany w Księdze Przypowieści, to jest rozdział 29 i wiersz 18, i pozwolę sobie odczytać ten tekst w różnych przekładach, w różnych tłumaczeniach. Gdy proroctwo ustaje, lud bywa rozproszony, ale kto strzeże zakonu, błogosławiony jest. Gdy nie ma widzenia, naród się psuje, szczęśliwy, kto prawa przestrzega. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga, błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. O czym mówi ten tekst w tych różnych swoich odsłonach, w różnych przekładach? Jeśli nie ma wizji, jeśli nie ma objawienia, jeśli nie ma punktu, do którego zdążasz, to lud się rozprzęga, to twoje życie się rozprzęga. Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, dokąd idziesz, to twoje życie rozpada ci się w rękach. Jeśli Kościół nie wie, dokąd idzie, to się gubi. Jeśli naród nie wie, dokąd zmierza, to się rozprasza. Potrzebujemy celu, a jestem głęboko przekonany o tym właśnie, że Bóg ma cel dla nas jako dla społeczności, szeroko i w wąskim zakresie odnośnie celu życia każdego z nas. I ciekawe, że autor Księgi Przypowieści w kontekście właśnie tej wizji, czy tego objawienia, czy tego widzenia, używa takiego terminu chazon. I być może dla niektórych z was ten termin jest znany w kontekście Księgi Daniela, bo jest to jeden z takich terminów, który jest rozpatrywany w kontekście tej księgi jako ten szczególny rodzaj objawienia, który otrzymywał prorok Daniel, kiedy przychodził do niego anioł i kiedy objawiał mu szczególnego rodzaju rzeczy, które mają się wydarzyć w przyszłości, które mają dotykać jego, jego narodu i tak dalej. Chazon. Jak nie ma widzenia, jak Bóg ci nie objawi, ci nie pokaże, dokąd masz iść, to się rozproszysz, to się rozprzęgniesz, to się rozpadniesz. Więc skąd i jak mieć to chazon? W jaki sposób mieć tę otwartość i gdzie szukać tego? W jaki sposób wiedzieć, czego faktycznie Bóg chce ode mnie? Oprócz tego ogólnego wezwania do tego, żeby być z Nim, żeby odpowiedzieć tak na to Boże wezwanie, kiedy przychodzi do ciebie, kiedy pociąga cię ku sobie i kiedy wzbudza w tobie potrzebę zmiany w twoim życiu. Oprócz tej potrzeby, skąd wiedzieć faktycznie, co Bóg ma dla mnie indywidualnie, dla mnie, dla Adama Grzyśkowiaka, dla mnie, dla Michała Dudkowskiego, dla mnie, dla kogokolwiek, kto znajduje się tutaj na tej sali. Kiedy patrzę na karty Pisma Świętego, to myślę, i na pewno to nie jest tylko i wyłącznie moja obserwacja, że Pan Bóg miał taką wizję i taką drogę dla większości ludzi, których powoływał i którzy realizowali jego plany w szeroko pojętej historii zbawienia. Bóg miał pomysł i ten pomysł objawiał. Miał pomysł na czyjeś życie, miał wolę powołania kogoś i to powołanie objawiał, dawał i wprowadzał. I dzisiaj na przykładzie jednego fragmentu z Księgi Dziejów Apostolskich, z rozdziału 20, chciałbym, byśmy mogli podążyć właśnie taką drogą w kontekście pewnego epizodu z życia apostoła Pawła, który mówi o tej samoświadomości tego, gdzie jest i dlaczego jest tam, gdzie jest i skąd ma to, co ma, aby wiedzieć, dokąd musi zmierzać. Więc jeśli macie ze sobą Pismo Święte, to uprzejmie zapraszam do tego, żeby do niego sięgnąć. Rozdział 20 i tam od wiersza 22 będę czytał
konkretny tekst, aby móc widzieć to, co się dzieje w Pawle i z Pawłem. Natomiast popatrzcie, jaki jest kontekst. Apostoł Paweł spotyka się w Efezie ze starszymi zborów. Prawdopodobnie nie tylko samego Efezu, ale i okolic. Więc ma takie spotkanie z liderami, z przywódcami po to, żeby rozmawiać z nimi odnośnie tego wszystkiego, co się ma wydarzyć w przyszłości. Nieco wcześniej w jego życiu i jego doświadczeniu w kontekście spotkania, które Paweł miał w jednym z miejsc na swojej drodze, jeden z braci miał pewnego rodzaju, nie wiem, proroctwo dla Pawła, wziął szal, skrępował sobie ręce i powiedział: tak się stanie z człowiekiem, który stoi przede mną, pokazując Pawłowi, że w jego życiu pojawią się doświadczenia trudne, że zostanie uwięziony i nic dobrego się w jego życiu nie spotka. Teraz wyobraźcie sobie, że apostoł Paweł spotyka się ze starszymi efeskimi, z ludźmi, z którymi spędził bardzo dużo czasu. Z tekstu Dziejów Apostolskich wiemy, że spędził tam przynajmniej kilka lat, głosząc Ewangelię na jednym z etapów swojej podróży misyjnej. Jestem głęboko przekonany, że miał wokół siebie ludzi, którzy żywili go ogromem miłości, życzliwości, sympatii. Byli to ludzie, którzy nie chcieli go oddać. Byli to ludzie, którzy nie chcieli, żeby pozostawił Efes i żeby udał się w inne miejsce. Jestem głęboko przekonany o tym, że było to dla apostoła Pawła miejsce, w którym czuł się dobrze, w które włożył ogrom swojego serca, budując Kościół, spotykając się z ludźmi. I to nie była dla niego masa ludzi, ale konkretne jednostki, ludzie, z którymi nawiązywał więzi, przyjaźnie, z którymi przeżywał wiele. I w kontekście tego spotkania apostoł Paweł dzieli się właśnie ze zgromadzonymi pewnymi przemyśleniami. Rozdział 20 i w pierwszej kolejności sięgnę do wiersza 22. Może przeczytam jeszcze dwa wiersze wcześniej. Nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne. Od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach nawoływałem zarówno Żydów, jak i Greków do nawracania się do Boga i do wiary w naszego Pana Jezusa. Teraz natomiast, przynaglany duchem, udaje się do Jeruzalem. Jest to dla mnie fragment szczególny i fragment ważny, ponieważ w tym oto fragmencie apostoł Paweł odkrywa pewnego rodzaju szczególny rodzaj świadomości, która zachodzi w nim, powodowany przez działanie w nim ducha. Czytamy w tym fragmencie o tym, że apostoł Paweł czuje się ponaglany przez ducha. Czyli innymi słowy, to, że zostawia Efes i to, że udaje się do Jerozolimy, nie jest jego własnym pomysłem. To nie jest mój pomysł na życie. To nie jest, co ja sobie wymyśliłem odnośnie mojej przyszłości. To nie jest to, co ja bym chciał w swoim życiu robić. Ale ja czuję w swoim życiu ponaglenie przez ducha. Tekst grecki oddaje to takimi słowami dedemenos ego to pneumati. Czasownik deo oznacza nic innego jak być związanym albo być spętanym. Tutaj w przekładzie Biblii Ekumenicznej jest tak delikatnie przetłumaczony jako bycie ponaglanym, bycie przenaglanym. Przez kogo? Przez Ducha Świętego. Ale faktycznie, cóż to oznacza być przynaglanym przez Ducha Świętego? W jaki sposób to przynaglanie przez Ducha pojawia się w życiu człowieka? W jaki sposób pojawiało się w jego życiu? Sądzę, że jest to taki moment w życiu człowieka, w życiu jednostki, właśnie w życiu twoim i w moim życiu, kiedy Bóg nas wewnętrznie porusza. Kiedy Bóg nas wewnętrznie porusza czymś, jakąś sytuacją, jakimiś okolicznościami. Kiedy Bóg w nas wzbudza pewnego rodzaju gotowość albo pragnienie do zrobienia czegoś, albo pragnienie do podążenia w jakimś kierunku.
do zajęcia się czymś, kiedy Bóg wzbudza nas w jakiegoś rodzaju niepokój albo potrzebę podjęcia decyzji albo zmierzenia się z jakimś tematem, który jest zgodny z Jego planem, z Jego indywidualnym planem w stosunku do nas. To jest czasami takie myśli, które wracają raz i drugi i trzeci, które być może niejednokrotnie nas wyrywają nawet z naszej strefy komfortu. Bycia w tym, co znane, bycia w tym, co, w czym się nauczyliśmy żyć i do zderzenia się czasami z czymś, czego nie znamy, może nawet z czymś, co jest do końca dla nas niepewne, ale ten temat na różne sposoby wraca do nas. Wraca do nas przez myśli, które nam przychodzą, wraca do nas przez sytuacje i okoliczności, w których się znajdujemy, albo wraca do nas poprzez ludzi, którzy również będąc pod wpływem Ducha, raz i drugi i trzeci przychodzą do nas z jakimś tematem, z jakąś prośbą, z jakimś wskazaniem, z jakąś sugestią. I to nas wyrywa czasami z jakiejś strefy komfortu, po to, żebyśmy postawili krok wiary i poszli ku czemuś, czego możemy do końca nie wiedzieć. Takie doświadczenie, właśnie to czasami takie bombardowanie myśli, właśnie jak sądzę, świadczy niejednokrotnie właśnie o takim Bożym chazon dla naszego życia. O tym, że Bóg nas chce ku czemuś popchnąć, ku czemuś poprowadzić. No ale ku czemu? Może ku temu, żeby... Albo w jaki sposób? Być może dostrzegacie wokół siebie albo w swoim życiu potrzebę zrobienia czegoś konkretnego. Może zajęcia się dziećmi, może większego zaangażowania się właśnie coś w kościele, w co się trzeba zaangażować. A być może widzisz, że wokół siebie biedę i potrzebę ludzi, którzy sobie nie radzą sami ze sobą i masz taki wewnętrzny ból i to do ciebie wraca raz i drugi, myślisz, co ja mógłbym zrobić, żeby tym ludziom pomóc. Zacznij podążać za tym. Jeśli cię Bóg raz i drugi zwraca na coś uwagę i masz w sobie na tyle empatii, na tyle gotowości i dostrzegasz rzeczy, których może inni nie dostrzegają, to może jest to właśnie to Boże poruszenie. Albo być może Bóg cię raz i drugi wzywa do tego, żebyś podzielił się jakimiś myślami, które otrzymujesz wynikającymi z twojego studium Pisma Świętego. Czytasz Biblię, coś cię dotyka, coś cię porusza i myślisz sobie, chciałbym się tym z kimś podzielić. Być może Pan Bóg chce, abyś stanął w tym miejscu, w którym ja stoję dzisiaj i żebyś tym darem nauczania, którym chce On ciebie obdarować i chce, żebyś go rozwinął, mógł ubłogosławić wspólnotę, mógł ubłogosławić innych ludzi albo wezwać twoimi ustami innych do tego, żeby oddali swoje życie dla Chrystusa. I co więcej, w oparciu o ten dar to się stanie i pobłogosławisz drugiego człowieka. Dasz to, co jest drugiemu potrzebne. I to jest Boże chazon dla ciebie, bo Bóg cię tym obdarowuje. Ale Bóg nigdy nie zrobi tego bez twojego tak. Bez twojego oto jestem, poślij mnie i bez jakiegoś kroku, który po prostu wykonasz. Jak nie spróbujesz, nie poddasz się temu ponaglaniu, temu tej wewnętrznej potrzebie, która raz i drugi do ciebie wraca, to po prostu nic się nie wydarzy. Oto jestem, poślij mnie. Twoja decyzja, żeby za czymś pójść, za tym, co wzbudza w tobie to pragnienie, tę potrzebę pójścia ku jakiemuś tematowi, ku jakiejś sprawie. Więc apostoł Paweł w 22 wierszu mówi tak. Teraz przynaglany duchem udaje się do Jeruzalem. I co dalej apostoł Paweł mówi? Nie wiem, co mnie tam spotka. I to jest tak, że kiedy Bóg ciebie wzywa do tego, żeby pójść ku czemuś, żeby zrobić jakiś krok, to faktycznie niejednokrotnie nie masz bladego pojęcia, co się za tym kryje, dokąd cię ta droga doprowadzi, co się w twoim życiu wydarzy za lat
5, co więcej, co będzie w twoim życiu za miesiąc, za dwa, za rok, za 5 lat, w jakim miejscu swojego życia się znajdziesz ze względu na to, że wyrazisz swoją gotowość do tego, żeby pójść za głosem, który Pan Bóg ma i który wejścia na tę drogę, do której cię wzywa, do realizowania tego chazon, które ma przeznaczone dla twojego życia. Ale sądzę, że to dobrze, że tak jest. Dlatego, żebyśmy, gdybyśmy mieli świadomość wszystkich rzeczy, które będziemy musieli przeżyć w naszym życiu, idąc tą drogą albo realizując to konkretne powołanie, które Bóg ma dla nas, to ja nie wiem, czy byśmy się czasami na nie zdecydowali. Dlatego, że realizacja Bożej wizji dla twojego życia nie zawsze jest łatwą. Niejednokrotnie musisz zostawić coś łatwego albo coś, co wydaje się być fajne, lekkie i przyjemne i być może spotkasz w swoim życiu sytuacje trudne. I powiem wam szczerze, że ja akurat swego czasu raz i drugi otrzymałem od Boga to wewnętrzne przekonanie, to wewnętrzne powołanie do tego, żeby być kaznodzieją. Miałem to na różnych etapach i ono do mnie wracało kilkakrotnie. Czasami właśnie przez doświadczenia, które przeżywałem, czasami przez ludzi, którzy mnie w tym utrzymywali, którzy przychodzili z tym do mnie. Czasami przez okoliczności, w których stawałem w obliczu tego, że po prostu miałem potrzebę albo była konieczność, żeby zająć się czymś, co jest związane ze służbą kaznodziejską. Ale przyznam wam szczerze, że kiedy czasami wkraczałem na różnego rodzaju drogi, które wiedziałem, że są absolutnie związane z realizacją Bożego powołania konkretnie dla mnie w moim życiu, to gdybym wiedział, co będę przeżywał przez te lata i przez te doświadczenia, które są przede mną, to ja nie wiem, czy ja bym ten krok zrobił. Post factum stwierdzam, chwała Bogu, dobrze, że to się wszystko wydarzyło, to mnie ukształtowało i to mi dużo dało, ale nie wiem, czy bym był gotowy na to, gdybym wiedział, że będę musiał to przeżyć. Pamiętam taką sytuację, która wiązała się z początkiem mojej drogi pastorskiej, kiedy po wysłaniu informacji, maila do pastora Jarosława Dzięgielewskiego, który był wtedy przewodniczącym diecezji wschodniej, z taką chęcią podjęcia służby pastorskiej w diecezji wschodniej, pastor Marek Micyk w tym samym czasie, nie wiedząc w zasadzie chyba tego, co zrobiłem, zadzwonił do mnie i powiedział mi, że miał taki sen, że zostałem pastorem w Siedlcach. Nie wiem, Marku, czy pamiętasz tę historię, to doświadczenie. Ja mówię, no to ciekawe, to jest bardzo interesujące, ale więc będę miał tę otwartość na to, że jeśli to faktycznie jest od Boga, to przyjdzie ze strony diecezji, ze strony pastorów. Ja nie będę się w to sam pchał jakby na swoją własną odpowiedzialność. I to ciekawe, że po podjęciu właśnie współpracy z diecezją wschodnią, w jakimś pierwszym miesiącu mojej pracy na spotkaniu pastorów tutaj Okręgu Mazowieckiego, pastor Zbigniew Makarewicz zadał mi takie pytanie: Adam, a czy ty nie chciałbyś zostać pastorem w Siedlcach? I pamiętam, że to było dla mnie po prostu ogromne uderzenie. I ja mówię, co ty mówisz, Wyszek? Mówię, to no tak, to jest, wtedy odczułem, że to jest moja droga, że powinienem tam pójść. Wszystkie siwe włosy, które mam, a czym mam dłuższe włosy, tym bardziej tych siwych włosów widać, to jest doświadczenie z Siedlec. W pierwszych kilku latach traumatyczne. Byłem bliski rozstania się z pracą w kościele. Nawet był taki moment, że już się z Mirką zameldowaliśmy w Niemczech, w domu naszej, znaczy mojej teściowej, Mirki mamy, żeby się przeprowadzić i żeby się pożegnać po prostu z tym całym doświadczeniem siedleckim, bo to było za dużo. No i po powrocie do Polski, kiedy mieliśmy pakować swoje rzeczy, wydarzyło się kolejne doświadczenie związane z Siedlcami, po którym wiedziałem, że jeśli się wyprowadzimy, to będzie krok mojej niewiary w stosunku do Bożego chazon, który miał wtedy dla naszego życia. I wszystko, co się wydarzyło od tego momentu w Siedlcach, było tylko i wyłącznie wzrostem ku górze. Niektórzy wiedzą, jakie to były doświadczenia, jakie przeżycia, więc co ja tutaj będę dużo mówił. Trudny czas, ale tak, ja dzisiaj o tym wiem, że to było Boże prowadzenie.
Więc jak Bóg ma chazon dla twojego życia, a ma dla każdego z nas tutaj, jak jesteśmy, to jeśli wyrazimy tę gotowość, oto jestem, Panie, poślij mnie tam, gdzie chcesz, w miejsce, które chcesz, być może do szkoły, do której chcesz, żebym poszedł, być może do pracy, do której chcesz, żebym poszedł, być może do jakiejś służby, w którą chcesz, żebym się zaangażował w kościele, to daj tę gotowość Panu Bogu. Jak cię coś porusza wewnętrznie, Bóg cię porusza, bo złapanie Bożego chazonu jest przede wszystkim związane na początku z tym, z jakimś poruszeniem ku czemuś, z jakimś dostrzeżeniem potrzeby. I wyraź tę gotowość, pójdź za tym. Nie wiesz, co cię tam spotka, ale idź tym kierunkiem, a Bóg będzie cię kształtował i będziesz przeżywał z Nim rzeczy, które są ważne dla ciebie i będą ważne dla innych. Będziesz realizował Boży chazon dla swojego własnego życia. Paweł mówi, więc drugi taki krok, pewna niepewność, tak? Masz ponaglenie ducha, jakaś pewna niepewność, nie wiesz, co tam jest, ale wiesz, że to jest od Boga. I Paweł w końcu wypowiada słowa w końcówce wiersza, w końcówce, w wersecie 23, może przeczytam całą myśl od początku. Teraz natomiast przynaglany duchem udaje się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia. Więc, moi drodzy, to też jest tak, że jeśli wskakujecie na jakiś kierunek, na jakiś tor, który Pan Bóg wyznaczył dla was, to wiedzcie, że ten, który jest wrogiem waszej duszy i ten, który zrobi wszystko przeciwko Królestwu Bożemu i przeciwko temu, żeby ono się rozwijało i widzi, jak Bóg powołuje ciebie do zrobienia czegoś konkretnego, no to wiedzcie, że On nie odpuści. Że będzie podejmował działania i będzie podejmował kroki, żeby was zatrzymać albo żeby umęczyć was w waszym życiu i doświadczeniu. Tak, problemy będą miały miejsce w waszym życiu. Problemy mają miejsce w moim życiu i będą miały miejsce w waszym życiu, jeśli podejmujecie Boże powołanie i drogę, którą On chce was poprowadzić. Przeprowadziliśmy się z Mirką tutaj do Podkowy Leśnej 3 czy 4 sierpnia. Pierwszego dnia zobaczyłem mojego kota, jedynego kota w stosunku do którego miałem życzliwość, który leżał rozpłaszczony na ulicy Jana Pawła II. I po prostu myślałem, że się rozpłacze, bo przyjechał, był tak spanikowany, wyskoczył z domu. No i dalszą historię już możecie sobie dopowiedzieć. Już bardziej mnie to bolało ze względu na dzieci, niż tylko ze względu na to, ja jestem raczej już dużym chłopcem i może inaczej przeżywam takie chwile, dlatego tak mówię okrężnie, bo tutaj moja córka siedzi. Ale jak w pewnym momencie zaczął padać deszcz i po prostu cieknie mi w salonie woda na głowę i każdy duży deszcz i ci cieknie na głowę i myślisz sobie, Boże, co ja sobie zrobiłem, co ja tutaj robię, i wszystko wewnątrz chodzi i ci się po prostu odechciewa. W zeszły czwartek Mirka jedzie do pracy i w czasie podróży do pracy ma zderzenie z tirem i to tylko miesiąc naszego bycia tutaj. I myślę sobie, dzięki Bogu, że moja żona jest cała i zdrowa i oprócz siniaków, ran jakichś takich zewnętrznych i pewnie trochę psychiczne jakieś traumy, to generalnie tylko samochód jest do wyrzucenia, a nie stało się nic głębszego i traktuję to jako wyraz Bożej ochrony i Bożej opieki. Ale też widzę to naprawdę jako wyraz tego, że diabeł robi wszystko, co tylko może, żeby na różne sposoby uciemiężyć i udręczyć nas po prostu w doświadczeniu, w które wchodzimy. A moja decyzja przyjścia tutaj i też wiąże się z jakimś przekonaniem o tym, że powinienem to zrobić, tak? Że odpowiadam poprzez wiarę na to Boże wezwanie, które czuję i na to, że to jest moja droga na ten moment. Nie wiem, co mnie tu spotka, oprócz tego, że po miesiącu już jest jak jest. To są takie doświadczenia, w których
które będziecie mieć, tylko nie wystraszcie się, nie bójcie się, że wam zabije kota albo że będziecie mieć wypadek. Nie, no po prostu chodzi tylko o to, że na poziomie doświadczenia podążania za Bożym głosem wydaje mi się, że to są rzeczy, które prędzej czy później następują. Że pójście za Bogiem tam, gdzie On cię wzywa, nawet kiedy nie wiesz, dokąd cię to doprowadzi, prędzej czy później spotka się z jakimś oporem po drugiej stronie. Ale co jest istotne i co jest ważne, moim zdaniem, co jest kluczowe, że jeśli wiesz, do czego cię Pan Bóg powołał, to w momencie, kiedy przechodzisz przez próby i kiedy spotykają cię trudności, które cię frustrują, męczą, irytują, które zderzasz się z problemami, to po prostu nie rezygnujesz. Nie odpuszczasz. Dlaczego? Bo wiesz po prostu, dokąd idziesz. I wiesz, z kim idziesz. Masz świadomość, że droga, którą podążasz, jest drogą dla ciebie. Zobaczcie sobie na różnych bohaterów wiary i zobaczcie sobie na różne postacie, których Pan Bóg powoływał do realizacji różnych celów. To nie zawsze mieli jakichś przeciwników po drodze. Pan Bóg powołał Mojżesza, to za chwilę Faraon był jego głównym oponentem i nie pozwolił mu na realizację jego zadania od tak. Powołał Dawida, no to Saul skutecznie ciemiężył jego życie przez pierwsze lata, a potem jeden z jego synów, którego kochał ponad życie, stanął po drugiej stronie. No nie ma tak łatwo. Pan Bóg powołał Nehemiasza do odbudowania Jerozolimy, do przywrócenia narodowości, no to po drugiej stronie stanął Sanballat, który sprzeciwiał się skutecznie przez długi okres, żeby to, do czego Bóg powołał tego człowieka, zostało udaremnione. Tak to po prostu jest. I to się nazywa wielki bój. Wielki bój, w którym uczestniczymy, zmierzając Bożą drogą do przodu i realizując w swoim życiu powołanie, które jest powołaniem dla ciebie, jakiekolwiek by ono nie było. Ale to, co jest ważne, to to, że w pewnym momencie masz pełną jasność tego, gdzie jesteś i dlaczego jesteś tam, gdzie jesteś. I to ci daje pewność i utwierdza cię w twoim doświadczeniu. I o tym też mówi Paweł w 24 wierszu. Teraz przeczytajmy sobie ten tekst w całości. Teraz natomiast przynaglany duchem udaje się do Jeruzalem. Wiem, dokąd iść. Nie wiem, co mnie tam spotka. Prócz tego, że na pewno będą jakieś kłopoty. Lecz wcale nie cenię sobie życia, chcę tylko dokończyć mego biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa i dać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Co Paweł mówi? Ja wiem, gdzie jestem i dlaczego jestem tam, gdzie jestem. I co się będzie działo, mało mnie to obchodzi. Ja wiem, że to jest moje miejsce i wiem, że mam tam iść i zrobić to. I co będzie się działo dalej? Nic mi do tego. Ja wiem, że to jest moja droga. Ja wiem, że to jest moja droga. Więc jeśli chcesz kończyć swoje życie w takim punkcie, dobry bój wojowałem, wiarę zachowałem. Jestem w miejscu, w którym wiem, że Bóg chce, żebym był. Robię to, co robię, dlatego że wiem, że Bóg mnie do tego powołał. Masz satysfakcję z tego, co robisz. W ogóle słowo charismata, czyli dar, on wywodzi się z greckiego czasownika chairo, cieszyć się, radować się. I wydaje mi się, że to też może być jeden z takich kierunków bardzo cenny w kontekście rozpoznawania drogi, którą Pan Bóg ma dla was. Chairo znaczy cieszyć się, radować się. Charyzmat to jest coś, co wywodzi się z radości. To znaczy, że jeśli, nawet jeśli się boję i się obawiam, ale i wbrew swoim obawom i oporom robię to, do czego Bóg mnie powołuje, to mam w kontekście tego ogromną satysfakcję i radość. Że jak to robię, jak realizuję to, co realizuję, to pomimo różnych dyskomfortów, które muszę przeżywać, mam satysfakcję i radość. Jedną z największych obaw, jakie miałem w kontekście przyjścia tutaj do Podkowie Leśnej, było to, że będę musiał dwa kazania w semestrze wygłosić, bo tak było w programie studiów wtedy.
to dzisiaj jak na to sobie popatrzę i byłem bliski rezygnacji ze studiów ze względu na te dwa przypadki, ale dzisiaj jak stoję przed wami, kiedy dzielę się Słowem Bożym, to ja cieszę się, że tutaj jestem. Naprawdę, mam taką satysfakcję, że jestem tu, gdzie jestem i że mówię do was. Nie wiem, czy wszyscy mają taką satysfakcję, że się cieszycie. Niektórzy może myślą, już ląduj człowieku, już. Ale ja ją mam. Cieszę się, że się mogę dzielić Bożym Słowem z wami. To mnie wewnętrznie buduje i to mi daje wyraz tego, że Pan Bóg jest obecny i jestem tu, gdzie jestem, nie przez przypadek. Więc przychodzi ta niezwykła jasność, że wasze życie nie jest przypadkowe. I że miejsce, w którym jesteście, nie jest przez przypadek. Zerknijcie na pewien fragment z księgi proroka Nehemiasza. Pozwolę sobie przeczytać od wiersza 6. To jest ta historia, w której właśnie Sanballat podejmuje różnego rodzaju działania naprzeciw Nehemiasza i nie tylko, żeby udaremnić odbudowę Jerozolimy, odbudowę świątyni. Gdy Sanballat, Tobiasz i Geszem, Zarabi, wraz z innymi naszymi wrogami dowiedzieli się, że odbudowałem mur i że nie pozostał w nim żaden wyłom, chociaż do tego czasu jeszcze nie wstawiłem wrót do bram, wówczas Sanballat i Geszem wysłali do mnie zaproszenie. Przyjdź, spotkajmy się razem w Kefirim, w dolinie Ono. Ale oni mieli wobec mnie złe zamiary. Wyprawiłem więc do nich posłańców z zawiadomieniem. Wykonuję wielką pracę i nie mogę przybyć. Praca musiałaby stanąć, gdybym ją zostawił i udał się do was. Posyłali do mnie 4 razy to samo zawiadomienie. Ja zaś zawsze odpowiadałem im tak samo. Nie mogę zostawić tego, do czego mnie powołał Bóg. Jak wiesz, do czego cię Bóg powołał, to nie będziesz tańczył w lewo i w prawo, nie będziesz lawirował i nie będziesz zmieniał kierunku swojego życia co chwilę, bo wiesz, do czego cię Bóg powołał. To jest ta pewność, którą otrzymujesz w momencie, kiedy jesteś świadom, jaka jest Boża wizja dla twojego życia. Jaki jest chazon, który ma dla ciebie Bóg. Kiedy nie ma chazon, kiedy nie ma widzenia, kiedy nie ma wizji, lud się rozprasza, lud się rozprzęga. Ale kiedy wiesz, jaki jest chazon, kiedy wiesz, co Bóg ma dla ciebie, to nawet jeśli nie wiesz, co tam będzie po drodze, nawet jeśli zakładasz, że będą jakieś kłopoty po drodze i trudności, to jednak nic cię nie odciągnie od celu, który Bóg wyznaczył tobie i będziesz miał w tym satysfakcję i przyjemność. Bóg powołuje nas wszystkich do tego, żebyśmy byli z Nim. A indywidualnie ma chazon dla każdego z nas. Dla każdego, jak tutaj siedzicie. Szukajcie tego. Szukajcie tego. Módlcie się do Boga. Bądźcie otwarci na doświadczenia, które macie. Podążajcie za jakimś wewnętrznym głosem, za tym przynaglaniem, żebyście mogli wskoczyć na drogę, która jest drogą dla was, którą Pan Bóg napisał dla was. Żebyście mogli ją realizować. A jeśli zrobimy ten krok wiary i pójdziemy za tym, to uwierzcie, że znajdziecie się w momencie swojego życia i w punkcie swojego życia, o którym będziecie myśleć, że jestem tu, gdzie jestem, ze względu na to, że zostałem do tego stworzony. Zostałem do tego stworzony przez Boga i jestem w tym i płynę na tej fali. Bo każdy gdzieś kończy. Każdy gdzieś skończy. Każdy z was gdzieś skończy. Ale niewielu ludzi kończy gdzieś celowo. Amen.